ty życie, mamusiu, i tu obok mnie. 3 dni po narodzinach, już stalowa przy mnie. Co się stało? Co z nim? Zostanie przeprowadzona operacja nad serduszkiem. Co jest, co z nim? Trochę to skomplikowane, proszę za mną, a wytłumaczę panu to po drodze. Poszli, a ja zostałem sam na sali. Leżałem, jakbym czekał na śmierć z łzami. Chwilę potem przewieźli mnie na miejsce nowe. Jakieś kable podłączyli i zmieszają w drogę. Cisza! Jadę przez korytarz długi. Za nami pan w bili idąc wyciągadłem z kurtki. Dalej wiozą, widzę napis, blok operacyjny. Co? O co chodzi? Dlaczego mam coś wbite do szyły? Wytłumaczcie mi, dlaczego mama płacze? Dlaczego nie mogą iść za mną dalej, gdy im każę? Popatrz, moje życie stanęło w miejscu właśnie. A przez jedną osobę moje życie dostało szansę. Dziękuję i przepraszam, mogę iść. Spróbuję je wykorzystać jak najlepiej, ojcze, dziś. Popatrz, moje życie stanęło w miejscu właśnie. A przez jedną osobę moje życie dostało szansę. Dziękuję i przepraszam, mogę iść. Spróbuję je wykorzystać jak najlepiej, ojcze, dziś. Proszę, tędy teraz tu, skowek pierwszy w miarę puls. Chłopak piękny, trzymać nóż, skalpel teraz i ciąć wzdłuż. Kurczę, Jezu, co robią, czy wiesz już? Moment ciszy, no i co? Czuję teraz ostry nóż. Mamuś, powiedz, dlaczego tną mnie na pół? To boli, przestańcie, w dodatku ruszają stół. Pytam się, czy muszą tak z rana robić to? Dopiero w pół do dziewiątej mogli dać pospać mi, no. Uparci, więc leżę, patrzę na sufit i słyszę, uwaga, tracimy tętno. Chłopak się dusi, dusi, o kurczę, co? Dlaczego? Po chwili ciągła linia przede mną. Cholera, ale oni nie przestają, więc pytam się, co będzie teraz ze mną? Siedrę, oni co? Udają, że nie słyszą? Już kompletnie nie rozumiem, co moje oczy widzą. Więc popatrz, moje życie stanęło w miejscu właśnie. A przez jedną osobę moje życie dostało szansę. Dziękuję, nie przepraszam, mogę iść. Spróbuję je wykorzystać jak najlepiej, ojcze, dziś. Popatrz, moje życie stanęło w miejscu właśnie. A przez jedną osobę moje życie dostało szansę. Dziękuję, nie przepraszam, mogę iść. Spróbuję je wykorzystać jak najlepiej, ojcze, dziś. 16 godzin po wszyscy zmęczeni na lecę. W końcu skończyli operować mnie. Uśmiechnie ci wszyscy, są wszyscy stali. Cała rodzina tuż za ścianą. Gdy wyjechałem stamtąd, z myślą by już nie wracając, miałem napis, blok operacyjny. Coraz dalej za mną na wprost wszyscy machają, a ja z mokrą twarzą. Oni wciąż patrzą, a ja zaczynam widzieć, że już drugi raz na świat wchodzę po nowe życie. Choć tym razem będę miał na ciele bliznę. Będę miał wspomnienia z nią już przez całe życie. Ale mimo to dziękuję za to, że żyję mimo ciągłej linii na ekranie. Chciałeś, bym żył, widzę. Popatrz, moje życie stanęło w miejscu właśnie. A przez twoją osobę moje życie dostało szansę. Dziękuję, ale co mi z takich podziękowań? Jak doktor nie wie o nich, bo pana Bóg pochował. A żałuję, że nie mogłem wcześniej tego zrobić. Ale ze mnie drag, co na dziś nogach chodzi. Przepraszam, ale spróbuję twoją szansę wykorzystać jak najlepiej, byś zobaczył z góry swoje osiągnięcie życia. W sercu właśnie, a przez jedną osobę moje życie dostało szansę. Dziękuję, nie przepraszam, mogę iść. Spróbuję je wykorzystać jak najlepiej, ojcze, dziś.